To jest gra, która się nazywa Noita. I... O! Możemy latać. To jest pixel artówka jakaś, ale powiem szczerze, że przypomina mi to jest soldata. Okej, recharging. Jestem jakimś czarodziejem. Biegam sobie. Nawet podobne mam odczucia, jakbym grał faktycznie w soldata, bo mogę się unosić. Dobra, pływanko jakieś tu jest. Okej. Oj, może być ciężko. Oj, może być ciężko. AP mi spada. O, na szczęście jest okej. Co to jest? Secretorium Hermit is sacrificed the pursuit of the knowledge. Highest tribute to the gods. No dobra. Czego się dowiedziałem? I coś z itemami. Wow, mogę to po prostu wyrzucić. Co to jest to? To jest jakiś... O kurde, bomba! I rozwalam wtedy. Chyba nie dopłynę tam. You are dead. Click for the... No dobra, i co to jest? Aha, i tak działa gra. Że się zaczyna od zera. To wszystko wiemy już. Dobra. To mi przypomina Kingdom trochę. Czekajcie, kto zrobił tą grę? Strona w sklepie. Nola Games. Oni zrobili coś wcześniej? Pod tym znakiem to nie, tak jakby ich pierwsza gra. Wow, mogę kopać i... Okej, okay. Wand i inny wand. 1, 2. Wchodzimy do kopalni. Tam coś jest, jakiś ołtarzyk. Nie mogę tam wejść za bardzo. Coś się wylało, co to jest? Święty płop. Jestem super polimorfem! Owieczką! Dobra. O, coś rozwaliłem, coś tam wyszło. Niestety nie dosięgnę tego. O, pierwszy przeciwnik. Dobra, porobione, bo to łatwizna była. Latający jakiś. O kurde, on żyje jeszcze. Walka. Dobra, dostał. Ale to jest zajebiste, patrzcie, to się wylewa tutaj, ta trucizna, która jest, pochodzi z niego, jak krwawie. W ogóle tu się to podpala. Zróbmy teraz tak, gdzie my tutaj mamy iść? Mamy Wanda jakiegoś innego. W jaką grę gracie w duo? Mamy kilka propozycji. Najpierw muszę zjeść troszkę krupniczka, bo ciepły. Dałem tyle pieprzu, że jest taki super teraz. Taki ostry. Ale muszę kawałek mięska. O! Jak znajdziecie taki kawał mięcha w zupie. Dobra. Mocnego, dziękuję. A!
A, palę się. Mam nadzieję, że mi to przejdzie, bo... Ej, ja cały czas dostaję z tego... Jak się tu uleczyć? Aha, dobra, już mi przeszło. Co to jest? Tu jest jakieś serduszko. Dobrze by było to zabrać, tylko że tu się tu wszystko pali. Bomba! Ale muza zajebista. No to jest rozjaśnienie. Fajna ta giereczka jest nawet. Jest bardzo ładnie zrobiona. I taki jazzik trochę teraz leci, taka muza. Wow! O ty skurczysynu! A! Dobra. On rzuca bombą. Au! Pistoletem tam ktoś strzela. Aha, porobieni. Zbieramy pieniążki. Kto tam jeszcze przyjdzie? Ta gra też chyba na Switcha wyszła, z tego co wiem. No to taka pod Switcha, to mi się wydaje, żeby się nadawała właśnie fajnie. Rozjaśnijmy. Jakiś pergamin. No musiałbym się uleczyć, mam 29 HP. No i teraz co? Nie wiem, czy przelecę na drugą stronę. Musimy leczonko znaleźć. Znaczy, ja wiem, gdzie jest leczonko. Idziemy w lewo. Czekajcie. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Muszę to sprawdzić. Holy Mountain. Serce. Z bonus jakby. Yeah. A, widzicie, to jest... I tu się kupuje rzeczy. To jest tak jak w The Binding of Isaac, to jest tak jak w tej... Jak się nazywała tam ta gra? Podobnie graficznie się chodziło. I też co jakiś czas chodziło się do sklepu. No ja mam jakieś pieniądze, nie Moonlighter. Dead Cells, tak. Dead Cells. Dead Cellsik. Tylko teraz, ja nie wiem, mam 73 golda, nie? Co to robi? Teleport spell. Lawa. Zamieniamy na krew. Water to poison. Teleport wygląda fajnie. Jako skill. Tylko jak teraz tego skilla się używa? O! Spells. Tylko jak się go przypisuje? Tak? Pokażcie to. Co trzeci? A!
Ale zajebiste, tam gdzie strzelam. Cyk. No to czekajcie, jeszcze chwila. Bo te wandy tutaj się edytuje. I... to wolałbym tak zrobić, że ten wand będzie po prostu teleportował mnie. To będzie dużo lepsze. O, jakaś krew tu. O nie. Wow. 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 Będzie, będzie. O nie, bombę zrzuciłem. Dobra, już nie mamy bomb, to w sumie. Co trzeci? O kurwa. Nie! Wow, 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 wow. Coś jest. Nowy wand. Kurwa! O jezu! Ciężka sprawa, ty! Idą po mnie! Fioletowe oczko trzeba zabić. Pijany jest! Pijane oczko! To jest jakiś roguelike, Jezu, jakie to jest trudne! Ale jazda. Chłopco panuje nad skillami. Kurde, fajna jest ta gierka. Tylko mam wrażenie, że tutaj przewagę ma dopiero osoba, która dużo razy zginie, szczerze mówiąc, bo ona wtedy będzie wiedziała już na błędach swoich. Co powinna robić? Po prostu trzeba dużo grać i jeść krupnik. No i git. O ty skurczysynu, ty. A czemu tu tu wyskoczył gold nad nim? Ty, ale to jeszcze coś musi znaczyć, że ja mam teraz, jestem przemoczony wodą, a mogę być przemoczony krwią.
że to w jakiś sposób wpływa chyba na zadawane obrażenia. Pokażcie to. Spellcast. Nie. Kurde, o coś chodzi pewnie w tym. Wet clothes protect you from fire. O, czyli przed ogniem, jak jestem przemoczony. O, jestem przemoczony w 80, w 91%. I teraz suszę się, nie? Z czasem. Ale generalnie teraz jakbym w ogień wszedł, to mniejsze obrażenia. A, u góry skrzynka, no. To musimy rozwalić ścianę. Oj, oj. Zapomniałem, że nie każda ściana ma taką samą grubość. Open it a treasure chest. Co tam było? Recoil. Increase the recoil when casting the spell. No okej. To będziemy ulepszać potem. Jakieś jajo zebrałem. Złote jajo. Mogę rzucić jajem. No i co? No to rzućmy, no, w jajecznicę. O! To nieźle, kurde. Łoboda. No i teraz zobaczmy, co jest z tym. Przed ogniem. Zakrwawione bronią przed ogniem. A, i większa jest szansa na krytyczny cios. Toxic sludge in your clothes make your health degrade. Dobra, powoli ten. Przed ogniem. Może być umyte przez jakieś likwidy. Czyli do wody na przykład możemy wpaść. O. A co to jest? Olej. A, olej sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni do podpaleń. Możemy być bardziej podpaleni. Możemy się palić. Nie, czekaj. Aha, no to nie ma żadnych pozytywnych. To nie ma pozytywnych stron. Podpal ten olej, coś pewnie jest na dnie. Wiesz co, nie mam czym podpalić, bo... A, jest coś na dnie. Znaczy, mógłbym tam zanurkować. Ale to jest ziomek. No patrz, możemy coś takiego zrobić. Zobaczmy, co to się wydarzy, dobra? Wow! Palonko! Zjedzonet. Wow! Nowy wand. Jaki to jest wand? Co on robi? On jest jakiś mocarny. Co? Mogę czarną dziurę wykastować nim. Na dole, niżej? Co na dole, niżej? To? To, że ja podpalić się mogę.
Ciężka sprawa. Tu się pali jakiś gościu. My nie mamy jak przejść, bo my nie mamy nic do... Nic, co by wybuchło. Tak nie. Okej. Mało HP mamy, no. Musimy się uleczyć. Zdecydowanie. Ta czaszka co oznacza? Można w to strzelać? Okej. Czaję. Teraz tak, zróbmy. O co chodzi z tym? Nie wiem. Pewnie za mało many mam, żeby użyć tego, tak? Że 180, a ile mi jest, a ile mam? Może moja postać, coś bym wiedział na temat mojej postaci? Dobra. Dobra, okej. Okay. A jak wygląda sytuacja, gdy na przykład jeden run, nie da się tego zapisywać, rozumiem. Chociaż nie, może się da, czyli save and quit, czyli zapisać by się dało. I teraz gdybym chciał wrócić, beta, kliknę w to, zagram teraz. Siema Mike. Nie, Szydlak, to jest spell, który mi... pozwala przywołać blisko mnie czarną dziurę. Tą, którą trzeba znaleźć, one są rozsiane po mapie, gdzie przenosi cię do sklepu z przedmiotami. A dzięki temu nie będę musiał jej szukać, tylko trzy charge tam są. Trzy razy będę mógł sobie sam czarną dziurę jakby w dowolnym miejscu przywołać. No to jest bardzo pomocnicze, nie? No coś mi nie odpala się ten Noita, ten... No ale generalnie dobra, bo i tak musimy kończyć, bo jest zaraz 14 i o 14 zaczynamy. Gramy z Kasią w coś... No niestety ta gra jest single player, nie da się grać na multi. Ale będę chyba powracał, bo jest fajna. Tym bardziej, że coraz dłużej gramy, to... dowiadujemy się czegoś nowego o przedmiotach i wiemy, jak build mamy budować. Czuję, że tu bossy będą jakieś też. No tu tak widzę, jakby to miało być jakieś coś z bossem. O, tu jakiś, no to ewidentnie coś musi być. Ołtarz, jakieś ręce. Dobra, nie będziemy się spoilerować.